Hej, ja jestem Sarge i witam was wszystkich ponownie w grze Assassin's Creed Odyssey. Postanowiłem, że w dzisiejszym odcinku powrócimy sobie do regionu południowe Sporady, bo możecie kojarzyć, że już w 99 odcinku całkowicie oczyściłem tutejszą wyspę Kos, ale w ramach tego regionu mamy jeszcze drugą wyspę, którą znajdziemy tutaj nieco bardziej na północy, więc w tym kierunku się wybierzemy. Co ciekawe, tu jeszcze jest jedna malutka wysepka Kradia. Też będę chciał to sobie sprawdzić w pierwszej kolejności, czy nie ma tam niczego ciekawego. A więc tutaj znajdujemy się teraz w miejscu, gdzie przyzwałem już sobie Adrestię właśnie na wyspie Kos. I w sumie, zanim to miejsce opuścimy, to jeszcze chciałem zmienić nakrycie głowy Kassandry. Dlatego, że odkąd zdobyłem 49 poziom doświadczenia, no to wreszcie mogę wyekwipować pełny zestaw greckich bohaterów. A więc od tego właśnie momentu będziemy mieli aktywną jeszcze tą umiejętność, ten atrybut, plus 30% do wszystkich odporności. Więc teraz sobie trochę podziałamy w takim pancerzu, całkiem fajnie wygląda ten diadem Perseusza, więc niech Kassandra ma to założone na najbliższy czas. No i co, podnieś kotwicę i ruszamy w takim razie. Ready to set sail! The commander is taking the helm! Musimy udać się w tamtym kierunku. Na początek trochę przyspieszyć. Faster! There's salvage nearby! Shipo! No i dobra, po drodze zebrałem drewno oliwne. Mamy tą wyspę Samos przed nami, więc ciekaw jestem, bo na wyspie Kos, jak pamiętacie, spotkaliśmy Markosa i mieliśmy w związku z nim serię kilku zadań. Ciekaw jestem, czy właśnie również tutaj, na północy, znajdziemy jakieś questy do wykonania. No a przy okazji zobaczymy sobie, czy coś interesującego kryje ewentualnie ta maleńka wysepka nieco bardziej na południe od Samos. Nie powinno być tutaj problemu z dopłynięciem, chyba że te statki, które mamy tutaj przed sobą, chciałyby mnie zaatakować. No ale to zaraz się przekonamy, bo w niektórych przypadkach jednak są wrogo nastawione do nas inne załogi. Tutaj musimy też wziąć to jak najbardziej pod uwagę, ale myślę, że tutaj raczej będzie spokojnie. Widać już tą maleńką wysepkę, ale patrzcie, że nie pojawia... Oj, patrzcie, jednak trzeba będzie walczyć. Archers, get ready! Now, attack! W każdym razie ja chciałem jeszcze powiedzieć, że nie pojawia nam się żaden znak zapytania, jeśli chodzi o tą maleńką wysepkę, czyli tutaj będziemy mieli spokój pod tym względem. Dobra, jeszcze się ukryłem, żeby nie było kłopotów. Archers! Ready! Ostatecznie jednak rozprawmy się tutaj z nimi. They are going to hit us! Może nawet taranem się uda? Tak jest. Use a fire volley! Jeszcze podpalenie. Throw your spears! Tak samo oszczepy. Watch it! There's fire! Dobra, będą jeszcze atakować? Na razie chyba nie. Wtedy jak sami strzelają do mnie, to ja próbuję oczywiście się przed tym uchronić. Ostrożnie tutaj. Tak jest. No i dobra, sprawa załatwiona, więc ten okręt zniszczony. Ja teraz spróbuję nakierować sobie mój statek, żeby staranować ten okręt przeciwników. More speed! Full power! O kurczę, patrzcie na to! No to było nieoczekiwane, nie zauważyłem tego. Tutaj w ogóle od jakiegoś czasu ciągle dostaję informacje o kolejnym epizodzie dodatku DLC, no ale jak już wielokrotnie mówiłem, ja w tym momencie skupiam się na podstawce i nie wiem w ogóle, czy będę nagrywał dodatki w przyszłości.
Rekin Mytyliański. Czciciele żądali wiele, ale na pierwszym miejscu stała dyskrecja. Rekin Mytyliański nie szczędził wysiłków, aby ukrywać swoje czyny. Na jego szczęście mnóstwo rzeczy, broń, pisma, a nawet ciała wrogów dawało się ukryć, wysyłając je na dno morza. No, całe szczęście, że przy takim staranowaniu statku też dostajemy te kolejne tropy. Czyli to był ten tutaj. Interesujące, jak atakowałem ten statek, to nie zwróciłem uwagi, czy tam była ikonka rzeczywiście tego czciciela. No ale najważniejsze, że go faktycznie pokonaliśmy. I teraz będziemy mieli już kolejny fragment, który jest potrzebny w przyszłości do ulepszania. O, pirackie buty zdobyłem przy okazji. Który jest potrzebny do ulepszania włóczni. Chociaż na kolejne ulepszenie to jeszcze muszę sobie dużo zapracować. Bodajże 22 czcicieli jeszcze musiałem wyeliminować. No i dobra, w sumie jeszcze mogę wam pokazać, jak te buty pirackie wyglądają. Proszę bardzo, widzicie po lewej stronie. Ale pozostajemy oczywiście przy pełnym zestawie greckich bohaterów, żeby mieć te wszystkie dodatkowe atuty. I kurczę, kolejny statek niestety mnie atakuje. Na razie spróbuję odpłynąć, chociaż nie no, tutaj raczej nie ma co teraz odpływać, bo jeśli ja chcę później się zatrzymać, to i tak mnie dogonią. Więc spróbuję po prostu zaatakować tyle, ile się da. Na razie to bardzo dobrze nam idzie, bo nawet ani trochę tego paska wytrzymałości statku nie straciłem. Z tego względu, że dobrze się bronimy w odpowiednich momentach. Okej, jeszcze udało się ich podpalić, przynajmniej częściowo. I znowu niszczymy ten statek w takim razie. ...97 sztuk drewna oliwnego. No i myślę, że to już będzie teraz spokój. Czyli co, trochę sobie powalczyliśmy na morzu. Od czasu do czasu wypada to zrobić. O, tam prawdę mówiąc, to jeszcze chyba mogłem zgarnąć, kurczę, jakieś skrzynki. Chyba, że to były takie szczątki, których nie dało się ruszyć. Ale już trudno. Dobra, powiem wam tak, ja tutaj się tylko zatrzymam na chwileczkę i zobaczę. Nie, widzę, że niczego absolutnie tutaj nie ma, więc możemy ruszać w tamtym kierunku. I patrzcie, że mamy punkt widokowy też przed sobą, ale tam może się uda przybić do jakiegoś portu. Sprawdzimy to. Myślę, że jak najbardziej. Troszeczkę wykręcimy. No ale już widać, że ta wyspa też będzie miała coś do zaoferowania. Tam mamy coś w rodzaju jakiejś świątyni. No jeszcze się oczywiście przekonamy, co to będzie. Na pewno warto będzie ten punkt widokowy sobie zsynchronizować. I tu faktycznie będę mógł się zatrzymać. No to bardzo fajnie. Zróbmy to. We won't need our weapons here. Proszę bardzo. Pitagorejon. Nowa miejscówka odkryta. Bardzo się cieszę. No i ruszajmy. Tak w ogóle to jeszcze nie zwracałem uwagi, bo teraz mam przecież chyba Medżajów w roli mojej załogi. Gdzieś tutaj jest Aja. To jest chyba ona. Dokładnie, mamy Aję. Gdzieś tutaj był Bajek też, może go już zauważyliście w którymś miejscu. A mniejsza z tym. A jeszcze w sumie zerknę sobie tutaj na ulepszenia statku. Bo czy ja mógłbym sobie teraz coś tutaj odblokować? W sumie to mógłbym jak najbardziej i może te rzuty oszczepami albo ewentualnie obrażenia od oszczepów w pierwszej kolejności. 12 tysięcy, 1135 sztuk drewna. Dobra, to weźmy może to. Bo też rzeczywiście z oszczepów korzystam. No i na razie to będzie tyle. Nie chcę więcej wydawać, bo jednak przyda się, żeby mieć nieco zapasu tego drewna w razie, gdybym chciał ulepszyć na przykład jakieś swoje uzbrojenie
Święty posąg Hery. Rozumiem, że to jest właśnie ten punkt widokowy przed nami. It's so quiet here. Nothing like the rest of the Greek world. No, pewna odmiana, można powiedzieć, rzeczywiście. Chociaż to może być oczywiście tylko takie złudzenie, jeśli się okaże, że tutejsza ludność ma tu jakieś problemy, z którymi Kassandra będzie musiała sobie poradzić, no to też inaczej na to wszystko spojrzymy. Ale dopóki nie odkryjemy całej wyspy, no to też się tego nie dowiemy. Na razie tak na pierwszy rzut oka nie zauważyłem tutaj żadnego zadania w okolicy. Zobaczymy, jak będzie dalej. Tutaj mamy rzeczywiście ten posąg. Możemy jeszcze coś zgarnąć. Cenne klejnoty. No i co? Skakujemy w takim razie na Herę. Synchronizacja zakończona. Mamy zatem szybką podróż na przyszłość i teraz zobaczmy, jak wygląda mapka. No, tylko część oczywiście odkryta, jak można się było domyślać. Czarny las tutaj i sanktuarium oddanego. No dobra, najpierw może wybierzmy się w tę stronę, bo rzeczywiście możemy coś sobie odkryć, a później jeszcze zobaczymy, gdzie tutaj ewentualnie będzie można się wybrać, z której drogi skorzystamy. No bo z jednej strony tam bardziej na północy już chyba niczego mi nie pokazuje. Ewentualnie może to być też jakiś port, bo troszkę tak to wyglądało. Ale dopóki też nie podejdziemy tam, to nie sprawdzimy. Mamy posiadłości arystokracji, więc tutaj musimy uważać na obstawę. Oczywiście, że żołnierze się też tutaj pojawili. Dwa skarby, mamy też zapasy wojenne, w różnych miejscach oczywiście. Tutaj też jest kolejna skrzynia. I na razie to by było chyba tyle. Czyżby te kolejne zapasy wojenne jeszcze były tutaj? Nie, to jest jeszcze jedna skrzynia, ale w ogóle nie wlicza się do tego terenu. Najprawdopodobniej. A nie, bo ja już znalazłem wszystkie zapasy wojenne też, więc spoko. Nie ma problemu. No i teraz tak, przejdźmy sobie tutaj. Dość mocno ryzykuję w tym momencie. Best stay out of sight. No patrzcie, że tutaj jest całkiem spora grupa wrogów. Okej, jakby tak przywołać tutaj gościa. Niech on tutaj przyjdzie. Ciekaw jestem, czy zdołam go wyeliminować tak, żeby pozostali nie zauważyli. Nothing. And I was so sure. Okej. Nie zobaczyli ciała? Zobaczyli! Dobra, to jest jak najbardziej mi na rękę w tym momencie. Troszkę już tak z przyzwyczajenia korzystam sobie z pochodni, chociaż prawda jest taka, że mogę też sobie zawsze wykorzystać tutaj łuk ze strzałami zapalającymi. No ale proszę, kolejny wyeliminowany. Tu jest jeszcze skrzynia. Na razie pierwsza. Rozbijacz Markosa. Ciekawe, czy to nie ma jakiegoś związku z przyjacielem Kassandry. Może od razu sobie to sprawdźmy. Tym bardziej, że może to być broń, którą wybierzemy teraz. To od razu rozmontujemy, a tutaj... Prawdę mówiąc, to nie jest broń dla ludzi lubiących porządek. No nie no, tutaj nie ma żadnej informacji, żeby to miało jakiś związek z tym Markosem, ale kto wie. Być może to nie przypadek. Dobra, dopóki tamci żołnierze sobie gdzieś dalej poszli, to ja tutaj teraz poeksploruję, bo zdecydowanie warto. Aj, czekajcie, muszę sobie zwykłe strzały ustawić. I wtedy będą zapalające. Spartans will have trouble maintaining control now. Dobra, to wejdźmy jeszcze na górę. I będzie ta druga skrzynia. No i tak naprawdę to już wszystko na tym terenie. Dziękuję bardzo. Lokacja ukończona.
Z jednej strony to kusi mnie, żeby jeszcze ich zaatakować, ale dobra, tym razem darujemy im życie. Jeszcze rzućmy okiem i tutaj, na tę skrzynię, skoro już ją sobie oznaczyłem. Ona wprawdzie nie wchodzi w skład żadnej lokacji, którą mamy zaliczyć, ale skoro już to się udało zauważyć, no to czemu by nie zabrać tego, co się kryje w środku. A są to zwykłe buty najemnika, więc pójdą na sprzedaż. Innego zastosowania sensownego dla tych butów w tym momencie nie widzę. No i jako, że tutaj też po drodze mamy jeszcze kowala, to standardowo spróbujemy do niego podejść i wykupić sobie jakieś surowce, bo na pewno takowe będzie posiadał. Mam nadzieję, że będzie to dużo drewna na przykład. We have only the finest goods. O, akurat się udało, prawie 400 sztuk drewna. A do tego jeszcze żelazo. No i to na razie tyle. Sprzedawać będę jak zwykle poza nagraniem. Coś mi się tutaj pojawiło jeszcze, ale nie wiem, czy to nie chodzi już o miejscówkę. A nie, czyli jednak tutaj coś mamy po tej stronie. I faktycznie jest port też jak najbardziej. Więc powiem wam, że w pierwszej kolejności właśnie tam się wybierzemy, a dopiero później sprawdzimy te zachodnie strony całej wyspy. Ależ dziwnie Kassandra skoczyła na tego wierzchowca. No i proszę, mamy akurat główną drogę prowadzącą do celu. Skoro są tam dwa znaki zapytania obok siebie, to zapewne jeden z nich będzie oznaczał po prostu jakąś mieścinkę. A drugi pytajnik, podejrzewam, że to już będzie lokacja do ukończenia. Zaraz zobaczymy. Proszę bardzo, osada rybacka Kazania. I teraz zaraz obok mamy coś jeszcze i tu już pewnie będzie trzeba się rozprawić przy okazji z przeciwnikami. Dokładnie, mamy tutaj ich. Dzielnica Delijska. Z małych liter. Mały błędzik zatem, prawdopodobnie, no ale nieistotny. I teraz tak, mamy znowu dwa skarby, tyle tylko, że tym razem oprócz żołnierzy jest jeszcze kapitan, którego musimy wyeliminować. Ale tu się idealnie składa, żeby rozprawić się z tymi żołnierzami. Patrzcie, jak ładnie możemy się ukryć teraz. Jedyny problem polega na tym, że ja tutaj niestety nie mam już za bardzo więcej adrenaliny. Jeszcze tylko jeden fragmencik. Oj, to go nie zabije, kurczę. No nie, zauważył mnie jednak. Ajajaj, gdybym to wiedział, że się odwróci, to już bym go załatwił, a chciałem to zrobić w ten sposób, żeby jednak w pierwszej kolejności rozprawić się z tym przeciwnikiem na górze. No ale w takim układzie pokonamy Peliosa za momencik. No, bo ja się sam podpaliłem w tym momencie. A bo on też rzuca czymś. Spokojnie, zaraz cię pokonam. Uwaga jeszcze. Patrzcie, jaki zasięg tego ataku był. Całkiem spory. No i co? Jednak ten żołnierz na górze nawet się nie zorientował, o dziwo. To faktycznie zaskakujące. W takim razie pokonajmy go i to by było chyba na tyle. Nie wiem, czy tutaj jeszcze ktoś mnie ściga? Wydaje się, że nie. Szkło obsydianowe i na dole jeszcze mamy jedną skrzynię, ale widziałem, że ogólnie można tutaj sporo tego przeszukać. Więc oczywiście zabierzmy absolutnie wszystko. No i proszę bardzo, między innymi hełm osiłka. I to będzie tyle. Opuszczamy zatem tę dzielnicę i przenieśmy się teraz na zachód wobec tego, no bo tutaj... A, chciałem powiedzieć, że tutaj już będzie wszystko, ale nie. Jeszcze bardziej na wschód mamy jedną miejscówkę i widzicie, dopiero jak się zbliżyłem, to ona się pojawiła. No, tak jak już kiedyś wspominałem, zazwyczaj tam w okolicach 300-400 metrów, jeśli jesteśmy w pobliżu danego znaku zapytania, to jeśli jest to nieujawnione na mapie, to wtedy nam się to pokazuje. Więc zazwyczaj tak naprawdę wystarczy przejechać taką wysepkę
i to już sprawa jest załatwiona, że widzimy, gdzie musimy się jeszcze udać. Jeśli chcemy oczywiście wszystko oczyścić. No dobra, zajmijmy się tym wybrzeżem piratów. Tutaj mamy dwa skarby tym razem. I żołnierzy, których wcale nawet nie musimy likwidować. Ale pewnie zrobimy to, tak czy siak. Dobra, uwaga. You'll never whistle again when I find you. Najpierw przywołałem ciebie, żeby się z tobą rozprawić. Teraz kolejny. O nie! Niedobrze, niedobrze. Niestety nie dokończyłem tego tak jak chciałem. I nie zdążę też... Aj! Myślałem, że zdążę sobie jeszcze nabić umiejętność, żeby ją wykorzystać, ale już było troszeczkę za późno niestety. Kurde, chciałem go odrzucić, a się nie udało. No, on standardowo będzie bardziej wytrzymały, bo to jest elitarny żołnierz. Może zatem w pierwszej kolejności rozprawmy się z tutejszym łucznikiem. Niech on tylko przede mną tutaj nie ucieka. Dobra, no i jeszcze zostałeś tylko ty. Tak jest. Załatwiony, jeszcze wpadł do wody. Biedaczysko. No i przeszukajmy te skrzynie, które tutaj są w tym miejscu. Grecki łuk refleksyjny, ale oczywiście nic lepszego od mojego aktualnego legendarnego to nie będzie. Do tego jeszcze karwasze. No i podziękujemy. Więc wygląda na to, że dopiero teraz będziemy mogli udać się na zachód. I myślę, że skorzystam z tej lokalizacji w tym momencie. Najpierw właśnie powiedzmy, że przejechać sobie po tych północnych stronach wyspy, a później coraz bardziej ją okrążać, aż wykonamy pełne kółeczko. I przy okazji przekonamy się, czy jest tutaj jakieś zadanie do zrobienia. A nawet jeśli nie, no to wszystko załatwimy i będziemy mieli też region południowe Sporady z głowy. Bo wiecie, kiedy robiłem tamtą wyspę Kos w 98 i 99 odcinku, to celowo też ten region opuściłem, żeby z okazji takiego jubileuszu powrócić sobie do fabuły. Zresztą toczyły się ważne rzeczy fabularne, jakby nie patrzeć. Oprócz tego jeszcze odblokowałem sobie część nagród z klubu Ubisoftu, żeby zawsze przynajmniej pokazać coś nowego przy okazji takiego setnego odcinka. A jak już właśnie pewną część wątku fabularnego ukończyliśmy i teraz mamy taki moment, kiedy sami możemy zdecydować, gdzie się udać, no to jest to świetny też moment, żeby troszkę się porozglądać po różnych regionach. Tym bardziej, że sami mi pisaliście już w niektórych komentarzach, że to jest taki moment w fabule, kiedy warto się zająć też rzeczami pobocznymi, no bo jest tu dużo regionów, których nie odwiedzimy w fabule, a wątek fabularny siłą rzeczy wkracza w takie decydujące fazy. Oczywiście do końca jeszcze daleka droga, niemniej jednak warto to sobie dawkować, żeby w pewnym momencie nie dotrzeć do takiego momentu jeszcze, masło maślane, ale żeby w pewnym momencie nie dotrzeć do takiego punktu w grze, kiedy to będziemy mieli już prawie końcóweczkę i nagle się zatrzymamy. Bo jeszcze nie wszystko jest zrobione, jeśli chodzi o mapkę. Kurde, tutaj mnie dziki jeszcze zaatakowały i to cała zgraja. Mamy mały problem. Na szczęście strzały zapalające teraz idealnie mogą się przydać. Dobra, jeden dzik pokonany, teraz drugi. No ale trzeba przyznać, że super się sprawdzają te właśnie strzały zapalające w tym momencie. Tylko że okazało się, że jeszcze jeden dzik tutaj się gdzieś uchował i też mnie zaczął atakować. Więc ostrożnie.
Jeszcze mi uciek, a chciałem, kurde, potężne uderzenie zastosować, no i teraz się na szczęście udało. Mogliście już zauważyć, że tutaj się pojawiła jakaś lokacja w pobliżu i co ciekawe mamy jeszcze jednego dzika, przy okazji tutaj szałowczyni zaczęła go atakować i zauważyła również mnie. Więc może ja się najpierw z nią rozprawię, zanim pójdę eliminować jej kumpele. Co za chwilę też może, kurde, przedwcześnie nastąpić, ale nie, widzę, że one tam chyba walczą jeszcze z jakimiś zwierzętami. Teraz jest problem, bo najwyraźniej są też zaniepokojone z tego względu, że tutaj tą walkę stoczyliśmy w pobliżu. Ale dobra, to zróbmy to na szybko. W ten sposób po prostu zaatakujemy więcej tych osób i będziemy mieli to z głowy. Tak jest. Pytanie, czy ona już mnie wykryła, czy jeszcze nie? Możliwe, że wykryła, ale patrzcie, teraz mamy chwilę spokoju. I znowu mógłbym ją zaskoczyć, na przykład z góry. Więc spróbuję to zrobić. Ojejku, coś się zacięło i nie trafiłem jej w ogóle. Dopiero teraz się udało i mogę jeszcze się z nią policzyć, ostatecznie. Dobra, sprawa załatwiona. Ogród Artemidy. Tu też jest taka miejscówka, gdzie mogłaby być jakaś zagadka z Ostrakonu. Bo twórcy lubią w takich charakterystycznych lokacjach umieszczać rozwiązania, ale jak do tej pory tutaj na tej wyspie nie znalazłem żadnego Ostrakonu, więc możliwe, że nawet żadnej zagadki nie będzie. Ale czekajcie, bo ja jeszcze jednej rzeczy nie zrobiłem. Tutaj mamy jakiś skarb, więc poprosimy. No i to dopiero będzie wszystko. Prawdopodobnie wszystko. Chyba, że w przyszłości jeszcze będziemy musieli tutaj wrócić właśnie po to, żeby zająć się jakąś zagadką. A tymczasem zobaczmy sobie dalej na mapkę. No, będziemy się teraz kierować w stronę tego sanktuarium oddanego i widzicie, że tutaj będzie też kolejny punkt widokowy. Wezwijmy zatem Phobosa i niedługo uzyskamy odpowiedź na pytanie, czy jakiekolwiek zadanie będzie tutaj na nas czekać, bo tak naprawdę to już ostatnia część tego regionu, jaka mi pozostała do odkrycia, więc w momencie, kiedy ujawni się ona na mapie, to też powinny się ujawnić właśnie ewentualne zadania. Ale z tego, co tak patrzę na kompas i bazując na tym, że nie widzę tutaj żadnej informacji, to chyba jednak będzie to wyspa bez nowego questa. A czy tutaj... A właśnie, czy tutaj nie mamy przypadkiem do czynienia z nową jaskinią? Jak najbardziej tak. I dość mrocznie się zapowiada, patrząc na to wejście. Mamy dwóch więźniów do uwolnienia. Czekajcie, najpierw to ich pooznaczać. Tu oczywiście towarzystwo, którym trzeba się będzie koniecznie zająć. A więźniów jakoś chyba tutaj muszę mieć. Jeden i drugi, proszę bardzo. Tylko że póki co udało się zlokalizować zaledwie jedną skrzynię, a powinny być tutaj aż trzy. Jest i druga. Pytanie, czy również trzecią gdzieś tu wypatrzę. Może być problem stąd akurat, ale to nie szkodzi, bo wejdziemy za chwilę do jaskini i sami tego poszukamy. Myślę, że nie powinno być problemu. Muszę tylko uważać. No bo trochę tych przeciwników tutaj mamy, jakby nie patrzeć, ale seria zabójstw w razie czego będzie dostępna. Na początek zajmijmy się tobą. Po kłopocie. I teraz idziemy dalej. Może wejdę sobie tutaj wyżej. I właściwie to może jednak się wycofam, bo patrzcie, że mamy jednego z przeciwników, który akurat tutaj zmierza. Więc dobrze będzie go załatwić. Nawet może i z góry. No ale czemu nie mogę jej wyeliminować, kurde? Zróbmy to chociaż tak. I seria ataków jeszcze. Proszę bardzo.
No i jego jeszcze muszę oczywiście wykończyć siłą rzeczy. Chodź tutaj. Kurczę, myślałem, że będzie idealny unik. Ale troszeczkę zabrakło. W każdym razie i tak dopadliśmy go bez większych kłopotów. No i teraz muszę się uważnie tutaj rozejrzeć, żeby nie pominąć tej jednej skrzyni, której do tej pory nie udało się oznaczyć. Najpierw jest jedna. Kaptur łowcy w środku. Tutaj druga i trzecia już oznaczona. Dobra, czyli udało się jednak odszukać. To jest tak naprawdę teraz tylko formalność, żeby dostać się dalej i uwolnić też tych więźniów przy okazji. Zobaczymy również, czy nie ma tutaj przypadkiem jakiegoś drugiego wyjścia. Czy jednak mamy do czynienia tutaj ze ślepym zaułkiem. Zaraz się przekonamy. Na początek uwolnijmy jeszcze jedną osobę i teraz przejdźmy tutaj. No i wydaje się, że jednak alternatywnego wejścia czy wyjścia tutaj nie mamy. Więc będziemy musieli tą samą drogą wrócić i przedostać się do kolejnych miejscówek. Więc to by było na tyle, jeśli chodzi o jaskinie słuchaczy. Wyciągnijmy jeszcze pochodnie i zobaczmy, w którą stronę będę musiał się dalej udać. No i patrzcie, czyli nie mamy zdecydowanie tutaj żadnego zadania, ale przynajmniej w ramach jednego odcinka od razu rozprawiliśmy się właściwie z całą wyspą. No jeszcze oczywiście pozostaje mi dostać się między innymi do tego punktu widokowego. Tam też mamy dwa pytajniki, czyli prawdopodobnie będzie to znowu jakaś mieścinka plus jeszcze jedno miejsce zajęte przez żołnierzy, gdzie trzeba będzie coś konkretnego zrobić. I cała wyspa będzie, można powiedzieć, że została ukończona w 100%. Pytanie, czy jeszcze w przyszłości będzie okazja, czy też jakakolwiek potrzeba tutaj wracać. Na razie wydaje się, że nie. Ale wiadomo, zawsze się może okazać w przyszłości, że jeszcze jakieś zadanie z jakiegoś powodu nas tutaj poprowadzi, więc niczego nie możemy absolutnie tutaj wykluczyć. Świątynia Hery przed nami to będzie ta świątynia, którą widziałem z daleka, jeszcze w momencie jak płynąłem tutaj statkiem. Więc to jest ten punkt widokowy. A co ciekawe, sama świątynia nie funkcjonuje jako lokacja do ukończenia. Wiecie, nie trzeba tutaj niczego zbierać. Ale mogę wam w sumie świątynię od środka również pokazać, jak to tutaj wygląda, bo też prawdopodobnie już tutaj nie wrócimy. W ogóle jest całkiem spora. Mieliśmy już podobną świątynię i tutaj były wtedy skrzynie, ale to była właśnie inna świątynia. Tutaj niestety czegoś takiego nie mamy. Pamiętam, jak byłem w podobnym miejscu i wtedy po jednej stronie nawet udało się chyba zdobyć jakiś legendarny element wyposażenia. Więc troszeczkę liczyłem na to, że być może podobnie będzie tutaj, no ale niestety się przeliczyłem, tym razem przynajmniej. Póki co zatem wespnijmy się na górę i za chwilę rozejrzymy się po okolicy. No i patrzcie tam, że pewnie właśnie któryś z tych budynków widocznych, o, albo tutaj po prawej, to może być miejscówka, którą trzeba będzie odwiedzić za momencik. Chociaż nie, tu mi pokazuje po tej stronie, czyli pewnie chodzi o to. A tu niczego jednak nie ma. No dobra, w takim razie ruszajmy. Patrzcie, czyli tam mamy tą wyspę Kos, na której zaczynaliśmy. Płynęliśmy tutaj. No nieźle, nieźle. Czyli zmierzamy do ostatniego pytajnika w tym odcinku najwyraźniej. Cóż to będzie? Skarbiec Herajonu i mamy gwardzistów czcicieli. No powiem wam, że już dawno ich tutaj nie spotykaliśmy. Trzeba się będzie rozprawić koniecznie. Jeszcze jeden skarb gdzieś mi tutaj pokazuje, ale to w ogóle w innej miejscówce chyba. Wątpię, że to się zalicza do tego skarbca, no ale jeszcze zobaczymy. W każdym razie tutaj
Będzie ciężko przywołać tego gościa, chyba że się uda. O właśnie, gwiżdżąc kilka razy, jak najbardziej się udało. Rozprawiliśmy się zatem z jednym gwardzistą. O kurczę, teraz będzie problem, bo patrzcie, że dwóch tutaj przychodzi w jednym momencie. Kurde, już chciałem ją jeszcze zaatakować, ale nie zdążyłem niestety. Nie dało rady tak szybko tego zrobić. Proszę bardzo. Kombinacja tego szału jeszcze z mocarnym uderzeniem, z tym mocarnym atakiem, jak zwykle się spisała. Jeśli chodzi o skarby, to tutaj je akurat mamy, czyli tamta skrzynia, którą dalej sobie oznaczyłem, rzeczywiście nie zalicza się do tego skarbca, ale pewnie też ją otworzymy, tak czy siak. Jeszcze jeden gwardzista tutaj. No za późno mnie zauważyłeś, kolego, zdecydowanie za późno. No i mamy jeszcze rzadki łuk refleksyjny. To by było na tyle, proszę bardzo. Trochę rzeczy jeszcze tutaj mogę zgarnąć. I tak jak mówiłem, poza nagraniem sobie jeszcze sprzedam te elementy, które mi nie są potrzebne. No i dostańmy się tutaj. Chociaż będzie świadek pewnie kradzieży. No ale trudno się mówi. Cenne klejnoty zdobyte, a i tak nie mamy żadnego zagrożenia ze strony jakiegokolwiek najemnika. Czyli skoro zrobiliśmy tutaj wszystko już w regionie południowe Sporady, no to możemy sprawdzić też historyczne lokacje. Bo wydaje mi się, że nie sprawdzałem też tego tutaj na tej wyspie, chociaż mogę się mylić, ale na wszelki wypadek też wam to pokażę. Chociaż nie, teraz mi się przypomina, że już to sprawdzałem. Dokładnie tak. Ta wyspa niczego mi nie pokazuje, a tutaj mamy jedną miejscówkę i to chyba wszystko. No dobra, czyli rzeczywiście akurat na tej wyspie nie było takich historycznych lokacji zbyt wiele. Na tym sobie wobec tego zakończymy. Tak jeszcze spojrzę na mapkę. Tutaj na południu nas nie było, na zachodzie też, no i północny wschód również pozostał. Będę musiał się zastanowić, czym zająć się w następnej kolejności. Tutaj też się zastanawiałem, bo mamy tak zwane wyspy obsydianowe. Myślę, że też warto się nimi zainteresować. Ale to jeszcze zobaczymy. Zostawcie kciuka w górę, jeśli ten materiał wam się podobał i do usłyszenia w kolejnym. Na razie!